50 dziewczynek, do tego niemal 15 trenerów, jest nad czym panować. No jest, ale mają tak zajęty dzień, właściwie przez cały dzień mają dużo zajęć i po południu, do południa, po południu, wieczorami, także no, nie ma czasu na to, żeby gdzieś tam te dzieciaki były znudzone lub żeby nam tutaj rozrabiały. Wszyscy są fajnie zaangażowani i dobrze pracują. Obóz to jednak nie tylko sama koszykówka. No nie, no koszykówka jest tylko raz dzień, a pozostałe godziny są właściwie cały czas poświęcone na inne bloki rekreacyjno-ruchowe, że tak nazwę, ringo, badminton, kajaki, rowery wodne, normalne rowery, także tenis stołowy, kręgle, także właściwie cały dzień zumba, cały dzień mają zajęte i tak naprawdę ta koszykówka jest bardzo ważna w tej chwili dla nas, bo tutaj jakby robimy te podstawowe nasze, ujednolicamy cały system szkolenia, ale te sprawy dodatkowe są również bardzo istotne. Po raz pierwszy ma trener okazję zobaczyć wszystkie zawodniczki na raz, jakieś perełki wyłowione? Tak, no zrobiliśmy jedną już grupę taką najbardziej naszym zdaniem na dzień dzisiejszy, taką perspektywiczną. Myślę, że jest szansa, ale później jak miałem tutaj też dużo takich sytuacji, gdzie sam też również prowadziłem zajęcia, do tej grupy już żeśmy nie dołączaliśmy już innych perełek, które się gdzieś tam pojawiły, które na pierwszy rzut oka się niczym nie wyróżniły, a w tej chwili widzę, że jest następna grupka, spokojnie można byłoby zrobić drugi zespół, ale trzeba pamiętać, że to są dziewczynki, które są bardzo młode i one w każdej chwili mogą urosnąć, w każdej chwili mogą być coraz sprawniejsze. Przy dobrym treningu szanse na duże granie ma naprawdę większość tych dzieci. Nazywam się Marcelina Bajserowicz i mieszkam w Santoku. Na co dzień zawsze zaczynamy od treningu od kosza i później mamy inne zajęcia. To twój pierwszy obóz? Tak, to mój pierwszy obóz. A zamierzasz jechać na kolejne? Tak. Zuzanna Jarmuszkiewicz, trenuję w Drezdenku. Na obozie codziennie jest na pewno pobudka, mamy śniadanie, zawsze codziennie jest trening. Na dworze lub na sali. Na przykład są rowerki wodne, jest wycieczka rowerowa, mamy plażę, ringo. Najbardziej mi się podobają treningi, ponieważ bardzo lubię grać w koszykówkę i ją trenować, więc najbardziej one mi się podobają. A jak warunki na ośrodku? Smakuje jedzenie, pokoje, wszystko w porządku? Tak, jedzenie jest naprawdę pyszne, a w pokojach jest wszystko dobrze. Zostaliśmy tutaj bardzo mile przyjęci przez personel, także życzliwość jest naprawdę w stosunku do nas i do dzieci, bo do tych dzieci też trzeba mieć troszkę więcej cierpliwości niż do zwykłych uczestników takich obozów. Jest naprawdę na dużym i wysokim poziomie. Ośrodek sam w sobie też bardzo mocno musiał się przygotować do tego obozu. Wszystko jest przygotowane chyba perfekcyjnie. No tak, tak. Tutaj dużo pracy na pewno personelu, który musiał dostosować pokoje pod względem konfiguracji do poszczególnych grup, także na pewno to troszeczkę pracy kosztowało tutaj personel w Gościmiu. Jesteśmy chwilę przed obiadem na jedzenie. Słyszałem, że nie ma co narzekać. No widać po pustych talerzach, że to jedzenie smakuje dzieciakom. No i jest przystosowane do wysiłku fizycznego, czyli dużo warzyw, owoców. Te posiłki są odpowiednio kalorycznie dostosowane do tego. Także no, spełnia wszystkie nasze wymogi. Zumba, soyez prêts pour la zumba. Ici c'est la zumba. La nouvelle danse c'est la zumba. Ce soir c'est la...
test.